przy użyciu bardzo nowoczesnej kamery o rozdzielczości HD, kamery, którą można było ustawić w pewnej odległości od tego nieoznakowanego radiowozu, rejestrowaliśmy zachowania pieszych. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak reagują piesi, rowerzyści, motorowerzyści i kierujący pojazdami wtedy, kiedy nie odczuwają obecności policjantów, wtedy, kiedy nie widzą policjantów. Czy te wykroczenia są przez nich popełniane, czy narażają się wzajemnie na niebezpieczeństwo. Po godzinie takiej obserwacji i rejestrowania materiałów w to miejsce przyjeżdżał patrol oznakowany z kolei, który już wtedy reagował, prócz tego, że rejestrował też te zachowania uczestników ruchu, również reagował na popełniane przez nich wykroczenia. Takie badania realizowaliśmy w ciągu 3 dni, od 6 maja do 8 maja. Okazało się, że ponad 500 wykroczeń w ciągu tych 3 dni zarejestrowali policjanci, strażnicy miejscy w tych miejscach, które wyznaczyliśmy do tego przedsięwzięcia prewencyjnego. Jeśli chodzi o kierujących pojazdami mechanicznymi, bardzo często zdarzało się, że jednak ci kierujący przejeżdżają na czerwonym świetle. Często z dużą prędkością przejeżdżają na żółtym świetle, z tym samym stwarzając zagrożenie oczywiście dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dla pieszych. Były też innego rodzaju wykroczenia, jak nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Były sytuacje, kiedy kierujący wykonywali manewry, łamiąc przepisy, przejeżdżając podwójną linię ciągłą. Oczywiście od razu było widać gołym okiem, że często ci kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością. Z kolei piesi nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, o zgrozo ignorowali czerwone światła, takich przypadków było kilkanaście, i przechodzili na czerwonym świetle przez przejście dla pieszych. Podobne zachowania również rejestrowaliśmy u rowerzystów. Rowerzyści również, zdarzało im się, że ignorowali tą sygnalizację świetlną. Nagminnie rowerzyści przejeżdżali przez pasy, nie stosując się do przepisów ruchu drogowego, tym samym oczywiście narażając się na niebezpieczeństwo. Chcemy jak najszerzej ten materiał opublikować, tak żeby każdy, kto tylko będzie miał dostęp również do internetu, mógł zobaczyć zachowania, no, które w wielu przypadkach skończą się dla tych, którzy popełnili wykroczenia, skończą się mandatem karnym, bo to nie jest oczywiście koniec takich działań, to nie tylko film, który ma służyć edukacji, choć jest to bardzo ważny cel, ale oczywiście tych, którzy popełnili wykroczenia, a jest, jak Państwo zobaczycie na tym filmie, sporo takich wykroczeń, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ci kierujący będą przez nas ustaleni, no i prawdopodobnie niedługo będą musieli zapłacić mandat karny za wykroczenie, którego się dopuścili.